zapewniła Państwu sprzęt. Natomiast przypomnę, że konwencja tutejsza, obecna, to jest po prostu refleksja. Ponieważ problem z Wałęsą jest taki, że owszem, jaki jest, taki jest. Natomiast krzywdę nie robił nam Wałęsa, tylko krzywda została nam zrobiona, kolego, czy nie wiem, czy się zgodzicie, krzywdy nie robił nam Wałęsa, ale krzywda została nam zrobiona Wałęsą. Wałęsa był tym zderzakiem, przez którego nas uderzali śmiertelni wrogowie. Jak można najbardziej upokorzyć naród? Dać mu lipnego lidera, tak? Czy mnie słyszycie, kolego? Ja słucham cię bardzo pilnie i powiem ci, że nie zgadzam się przynajmniej z jednym. Lechu popełnił kardynalny grzech wobec rodziny, przyjaciół i narodu polskiego. Gdyby miał odwagę, jak mężczyzna, przyznać się do bolesnej prawdy, że go wykorzystano, że nakazano mu coś, w co on nie wierząc, a jednak przyjął to za dobrą monetę. Dzisiaj, proszę Państwa, po wielu latach, od czasów grudnia 70 przez sierpień 80, po czas stanu wojennego, ale i dalej, bo proszę Państwa, każdy dzień, każdy tydzień i miesiąc każdego roku zmieniał los narodu polskiego. Są wśród nas ludzie, mam na myśli o ludzi Solidarności, ale i tych oddanych narodowi polskiemu, którzy mają serce, którzy mają umysł i wiedzą, że można się dać kupić, ale serce nie pozwala na to. Proszę Państwa, ja przytoczę dwa zdarzenia z mojego życiorysu. Dwukrotnie podchodziło do mnie dwóch panów, wymieniając moje nazwisko. Było to tuż pod moim domem, 50 metrów od mojego mieszkania. Panowie ci chcą wiedzieć, czy dobrze trafili, ale oni wiedzieli, mieli dobrze przedstawiony życiorys i mój opis, jak wyglądam. Proszę Państwa, kiedy wymieniono moje imię i nazwisko, ja odpowiedziałem od razu. Panowie, po co pytacie? Wiemy, z kim rozmawiamy. Wy wiecie, kim jestem ja wiem, kim jesteście wy, ale chciałbym się też upewnić. Czy jesteście z UOP-u, z BOR-u, czy z Mossadu? Bo proszę Państwa, składają mi ofertę. Wiemy, że mieszkasz bardzo skromnie, że warunki to są fatalne, że mieszkam gorzej, jak 50 lat wstecz mieszkało wiele polskich rodzin. Ja tak mieszkam jeszcze dziś. Proszę Państwa, panowie ci składają mi ofertę, ponieważ wiemy, że nie masz warunków do życia, że nie masz odpowiednich dochodów, więc mamy dla ciebie propozycję. Ile chcesz pieniędzy tu i teraz? A ja ironizując, aha, jeszcze dodali i co miesiąc wysoka pensja. Proszę Państwa, a ja ironizując pytam, panowie, za jaką cenę? Odpowiedź była krótka i rzeczowa. Zaprzestań aktywnej działalności patriotycznej, czyli bądź świnią wobec narodu, a będziesz żył jak świnia tłusta, utuczona i pielęgnowana, aż cię zabiją. Więc proszę Państwa, ja nie zgodziłem się, po prostu powiedziałem, panowie, dziękujcie Bogu, że nie mam broni, bo gdybym miał broń, już wy byście nie żyli, bo to jest zdrada ojczyzny i narodu polskiego. To są ludzie, którzy okradają nas Polaków i nas Polaków chcą kupić za cenę łajdactwa. Sprzedaj się jak łajdak. Ja tego nie zrobiłem, nie zrobię i w przyszłości, daj Boże, nie pozwól, abym to zrobił. Za chwilę mamy o godzinie 24, bo do tej pory będziemy mieli zgromadzenie, którego jestem przewodniczącym, to ja jestem sprawcą całego zamieszania, Sławomir Ziembiński. On odgraj przywódca strajku w ośrodku badawczo-rozwojowym Mesrozet w Gdańsku.
a potem prezydent fundacji aktualnie, ale jeszcze po drodze byłem przewodniczącym komisji zakładowej w spółce Olicol, roboty pod wodę prowadziliśmy, nurków miałem. No dzisiaj, jak wszyscy wiedzą, jestem znany jako czerwony korsarz, kontradmirał morskich drużyn strzeleckich, w polskich drużynach strzeleckich, tak jak Eugeniusz Sendecki, doktor. I proszę Państwa, chciałem powiedzieć tak, stan wojenny, kiedy wprowadzono, ja byłem szefem zapasowego komitetu strajkowego w stoczni, przepraszam, w jakiej stoczni, w ośrodku badawczo-rozwojowym Prozet w Gdańsku. I tam mnie stan wojenny zastał. Przyszedł kierownik, który był moim kierownik, to był szef PZPR-u w moim zakładzie pracy, pierwszy sekretarz. I pan Sochalski kazał mi się, z powrotem mnie w ogóle z umysłowego na fizycznego zrobili. I kazali mi pracować w pokoju zamkniętym na tryskarce, badania robiłem na poliuretanie. I proszę Państwa, pan sekretarz partii całe 8 godzin w pracy ze mną był w moim pokoju i tak to wyglądało w stanie wojennym. Generalnie no, stan wojenny był trudny, ponieważ przyszli z bezpieki do mnie, przyszli z bezpieki i poprosili mnie do dyrektora i wchodzę tam, a tam siedział taki facet w ciemnych okularach, miał znaczek Solidarności, ja miałem w kombinezonie, to mi kazali go zabrać, zdjąć, oddać, ja powiedziałem, że nie, bo to moja prywatna własność, no to mi ten plan z czarnych okularach ze Służby Bezpieczeństwa go zerwał. Następnie pyta się, po co mam opornik w klapie, bo miałem opornik wyczony. No ja mu powiedziałem, że radio mi się zepsuło, więc muszę wiedzieć, jaką część trzeba wymienić. No i tutaj jakoś nie zabrał mi tego opornika. Natomiast dostałem wezwanie na Służbę Bezpieczeństwa, że mam się na drugi dzień stawić. No i tam musiałem pójść. No, poszedłem na Służbę Bezpieczeństwa do wojewódzkiego tego tam SB. To teraz jest tam Biuro Ochrony Rządu, czy tam ABW, nie wiem co tam jest, ale to naprzeciwko Komendy Wojewódzkiej Policji, tam tutaj jest taka, gdzie jest, w tym budynku. I tam, proszę Państwa, no mówili, że mam wziąć paszport w jedną stronę, wyjechać za granicę, bo ja tutaj jestem wrogiem państwa ludowego i oni nie chcą, żebym ja nic robił i nie działał. Ja powiedziałem, że ja i tak będę robił to, co chcę i tak dalej. To mnie straszyli, że mam żonę, dzieci, bo jak nie wyjadę, nie tego, to będę miał problemy, bo moje dzieci będą miały problemy i rodzina. No ja mówię, właśnie dlatego, że mam rodzinę, to zostanę i zostałem. Chcieli, żebym podpisał jakąś deklarację tam, jakieś dokumenty, to ja powiedziałem, że nie. Ja nie będę żadnych deklaracji lojalności podpisywał. No i tak to było, proszę Państwa. Generalnie sytuacja wyglądała tak, że ja wiedziałem, że ciągle mam na ogonie tą Służbę Bezpieczeństwa, bo potem niestety musiałem zakład pracy zmienić, bo wszystkim dawali podwyżki, mnie nie. I w końcu powiedział mi mój kolega, przewodniczący Solidarności jeszcze tej legalnej, Maciej Duma, świętej pamięci, kapitan żeglugi wielki, który mnie żeglarstwo prowadzał, że mam, proszę Państwa, iść do innego zakładu, przenieść się, bo mnie tutaj żyć nie dadzą. No i przeszedłem do Spółdzielni Inwalidów Polipol. Jak się okazało, tam byli milicjanci pracowali i prezes był też ubowcem. No i pewnego razu po pół roku przychodzi znowu UB, znaczy SB do mnie i znowu kierownika wzywają i kierownik mówi, że tam dwóch panów na pana czeka, bo ja tam coś tego i ten, on nie wiedział w ogóle, że ja w opozycji działam w stanie wojennym. No i ja powiem tak, do dzisiaj, ponieważ tam robiłem różne akcje i tak dalej w zakładzie pracy, akcje premia, pieniędzy ludzie nie odebrali, bo premię inaczej podzielili, to proszę Państwa, powiem, że do dzisiaj staram się o status osoby represjonowanej w Urzędzie do Spraw Kombatantów. 7 świadków mam, w tym Jacka Taylora, mecenasa, pana Henryka Leduchowskiego, byłego prezydenta Sopotu, który był kiedyś nawet 7 lat moim kierownikiem wydziału W1 w Polipolu, pożyw sztucznych. To proszę Państwa, nie mam dzisiaj statusu represjonowanych. Właśnie wczoraj dostałem list, że znowu mam jakieś dokumenty dostarczyć, 7 świadków to za mało, a tak to działa niestety. Ale powiem dlaczego. Dlatego, że kiedyś latem byliśmy na otwarciu Izby Pamięci generała Hedy Szarego i ponieważ ja jestem w stopniu kontradmirała morskich drużyn strzeleckich, byłem w mundurze i z kolegą komandorem 90-latkiem, żeśmy byli na mszy, była uroczystość, był szef Urzędu do Spraw Kombatantów aktualny. No i potem chciałem, żeby ten
pan szef Urzędu Kombatantów zrobił sobie z tym 90-latkiem kombatantem, który walczył z generałem Hedenszarym, zdjęcie. Okazało się, że pan minister do spraw szef Urzędu Kombatantów powiedział nam, że generał Grudniewski, bo on jest naszym komendantem Polski Drużyny Strzeleckich, że generał Grudniewski ma głupich oficerów. No takiego mamy szefa Urzędu Kombatantów dzisiaj i tak to wygląda. Ja mam do pana Wałęsy takie zaproszenie. Panie Leku, wyjdź pan tutaj do nas i powiedz nam pan, jak to było, dlaczego doszło do stanu wojennego, dlaczego Solidarność tak prowokowała generała Jaruzelskiego, żeby stan wojenny wprowadzić. Czekamy na pana, panie prezydencie, i chcemy tutaj was, panie prezydencie, tutaj zobaczyć, żebyście przecież wyszli do ludu i z nami porozmawiali. Proszę, koledze, oddaję, może pan się przedstawi. Brat Tadeusz. Brat Tadeusz, ale z Gdańska. Nie, z Radzymina. O, ale mówisz do mikrofonu, bo nie słyszę. Ale coś wyłączone. Teraz dobrze. Nie, za blisko, za daleko. Dobra. Teraz słychać? Dobrze. Towarzyszu Lechu, razem pracowaliśmy w latach 80-tych, 90-tych. Do kamery. Proszę mówić. Do kamery. Przyjdź tutaj do kolegów z dawnych lat. Porozmawiajmy, co możemy dobrego jeszcze dla ojczyzny zrobić. Nie bądź tchórzem, przecież mówiłeś, że jesteś bohaterem. Obaliłeś komunę. Wojsko rosyjskie wyprowadziło. Także zapraszamy tutaj do przyjaciół z dawnych lat. No ja powiem, że ja z Lechem byłem na Stoczni Gdańskiej, bo ja byłem przywódcą strajku w Embrozecie i tam byłem członkiem Zakładowego Komitetu Strajkowego. Blisko współpracowałem, pracowałem z Andrzejem Gwiazdą i z Joanną Dudą Gwiazdą. No, miałem motor Panonia i jeździłem do zakładów pracy jako łącznik do zadań specjalnych. Zdemaskowałem przywódcę strajków rafinerii gdańskiej, który na dwie strony płaszcz nosił, Tadeusz Stanny się nazywał, już nie żyje, świętej pamięci, ale takie są fakty i chciałem powiedzieć, że no wtedy załatwiłem to specjalny siennik, bo żona Andrzeja Gwiazdy gorączki dostała i głową wręczyłem, stoczniowcy mi dali siennik taki materac. Położyłem na tym chorą żonę Andrzeja Gwiazdy i Joannę Dudę Gwiazdę. I kiedy pojechałem do rafinerii, to wsypali mi cukru do motoru, żebym nie wrócił, ale jakoś wróciłem radiowozem rafineryjnym, bo ja jestem sternik morski, a tam akurat był sternik morski, też kolega żeglarz i mi dał radiowóz rafineryjny, bo Tadeusz Stanyce pojechał pewnie do komitetu partii i mnie nie zabrał. W każdym razie, kiedy przyjechałem rano i zobaczyłem, że na tym materacu śpi Lechu, to go obudziłem i mówię do pana Lecha, wstawaj pan. Znaczy wstawaj, ja mówiłem Lechu wtedy normalnie, wstawaj, powiedz mi, gdzie jest żona Andrzeja Gwiazdy, no przecież ja dla niej załatwiłem ten materac, nie? Ale się okazało, że ona jest piętro wyżej, tam, bo w sali tradycji tam były takie modele statków. No ja tam poszedłem, patrzę, że ma dobrze, a ona leżała na takim cieniutkim dywaniku centymetrowym dywaniku i przykryta płaszczem. No ja Anikę Pienkowską świętej pamięci poprosiłem, zawołałem i Anię Walentynowi świętej pamięci i żeśmy ją do szpitala zabrali stoczniowego. No tak to było. Ja teraz oddaję Ja oddaję mikrofon panu Sendeckiemu, może dwa słowa. Panie Sendecki, pan powie coś na temat, bo pan jest trochę młodszy. Poczekaj. To trzeba tutaj odkręcić. Chwileczkę, przerwa techniczna. Nie chciała wam przeszkadzać. No my tu mamy demonstrację, zapraszamy. Człowiek, żeby pani z nami posłuchać. Do Wałęsy mówimy. Do rzeczywiście stanu wojennego. Na chodnik pani wejdzie, gdzie tam pani? Na chodnik normalnie. Nie ma problemu, to można po chodniku przeszkadzać. Zapraszamy tutaj do nas. Gdzie za głośno? Mieszkają koło. Ale to nie chodzi o to, no przecież pani stan, pani też stan wojenny przeżyła, prawda? I wie, zasłaniali się dzieci, to dzieci, że tutaj w szpitalu, żeby... Stana wojenny, jest taka szpitalna nie pyta. Mam tylko stanie wojenne, może pani nie powiedzieć, jak panią zaszła w stanie wojennym. No dobra. No widać, ludzie się boją wypowiadać. Jak na razie. A na razie kończymy dyskusję. Za chwilę będzie dalej. Dziękuję bardzo. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziębiński, a teraz przewodniczący zgromadzenia. Dziękuję.